Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z bigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś modele krótkie oraz bardzo krótkie. Pamiętam, że dawno temu moja babcia robiła sobie tutaj taki zgrabny koczek i to była jej codzienna fryzura. A dziś przychodzą do nas panie w wieku 80+ i mówią: dziewczyny, dajcie mi jakieś fajne, krótkie, modne włosy. I dzisiaj właśnie takie. 7 przykładów. Zaczynam od pierwszego, który mam na głowie i ten model nazywa się Sugar. Sugar wygląda tak. Modny, sportowy, króciutki, wygodny. Można go sobie jeszcze troszkę podnieść, jakbyście chciały, ale nie za dużo, bo ona już tutaj, zobaczcie, sama w sobie jest troszkę stercząca. Bardzo twarzowy model i mamy go w różnych kolorach. Jeszcze Wam przymierzę taki, no to nie jest platyna i nie jest siwy. Coś pomiędzy, bez odrostów, bardzo ładny kolor. A w platynowo-siwo-białym wygląda tak. Przed chwilą był Sugar i teraz jest Sugar. Wszystkie modele, które Wam będę pokazywała, występują w wielu kolorach. To, co pokazuję, to tylko przykłady. Sugar możecie także przeczesać na drugą stronę, jeżeli jest taka potrzeba. A cała grzywka jest takiej długości. No bo to jest krótka fryzura. Wszystkie będą krótkie. W dniu, kiedy kręcę ten film, model Sugar kosztuje 550 zł. Kolejny model nazywa się Frank, oczywiście także jest króciutki, ale chciałam Wam pokazać, że wybór włosów siwych albo siwoblond jest naprawdę duży. Tutaj drugi przykład. Frank wygląda tak. Króciutkie, sterczące, jak wszystkie dzisiaj, no dobrze. Frank obecnie kosztuje 620 zł i zapytacie, wow, czemu on jest droższy od modelu Sugar, który jest świetny i pokazywałam go przed chwilą. Frank ma rozmytą linię czoła, czyli tutaj możecie włosy całkowicie zagarnąć do tyłu i tutaj u nasady one wyglądają fantastycznie i naturalnie, zobaczcie. I to jest siateczka, tak zwany front lace, na której ręcznie tkane są włosy. I taki gadżet, taki dodatek po prostu podnosi cenę peruk. Ale jeżeli i tak nosicie zawsze z grzywką, nie pokazujecie, co tutaj macie pod spodem, nie lubicie robić sobie takiego kogucika, a ja na przykład lubię, bo uważam, że to świetnie wygląda, ale jeżeli zawsze nosicie z grzywką, to można nie kupować z rozmytą linią włosów i zdecydować się na tańsze modele. I dla równowagi zmierzę Wam model, który kosztuje 380 zł. Nazywa się Zuza. Na głowie wygląda całkiem fajnie, zobaczcie. Ale różnica jest taka, że ta grzywka, jakbyście jej nie zaczesywały, to ona zawsze będzie tutaj na czoło opadała i nakryje Wam linię włosów, żeby tutaj nikt nawet nie zobaczył, nawet przez przypadek, co my tutaj mamy pod spodem, bo pod spodem nic ciekawego nie ma, nie ma co pokazywać. W związku z tym te włosy są tak przyszyte, że nigdy tego nie będzie widać. Ale akurat Zuza występuje u nas w dwóch wersjach. W tej podstawowej, czyli bez rozmytej linii czoła, a jeżeli taki króciutki model, spokojny, bardziej leżący, bo to nie są włosy, które można jakoś bardzo podnieść, Wam się podoba, ale chcecie mieć rozmytą linię czoła, to taki model także mamy. Następny model, wydaje mi się, że absolutnie najkrótszy, nazywa się Cara Life. Bardzo króciutka, naprawdę bardzo króciutka, nic krótszego już u nas nie mamy. Sterczące włoski. Jeszcze Wam tą grzywkę poczeszę. Taka długa. I w tym modelu możemy podnieść włosy do góry, bo tutaj także jest rozmyta linia czoła. Na ciemnym kolorze to chyba nawet fajniej widać, jak fantastycznie wygląda ten przedziałek. Można go zrobić z każdej strony, włosy zaczesać do góry, albo oczywiście jak lubicie tutaj zaczesać na czoło
i wtedy tej linii połączenia włosów z naszą skórą nie widać. Carla Life, cena 550 zł. A za moment model Brooke, także z rozmytą linią czoła. Wygląda tak. I kosztuje 790 zł. Czemu jest droższy? Bo to nowy model, ma bardzo ładne kolory i niezwykle szeroką, rozmytą linię czoła. No i fajną, modną fryzurę. Ja się na przykład w takim uczesaniu znakomicie czuję. Ostatni będzie model Smart. Też krótki, chociaż odrobinę dłuższy niż pozostałe. Zresztą same to widzicie, już Wam pokazuję, zaczesuję. Także ma rozmytą linię czoła. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Także tutaj albo sobie na przykład można zrobić takiego kogucika. Ja lubię się w ten sposób czesać, bo to do złudzenia wygląda naturalnie. Nawet nie ma szans, żeby ktoś zapytał, czy mamy perukę. Możemy także to zaczesać. Albo zrobić taką fryzurę, jaką lubicie, czyli zaczesać te włosy dokładnie tak, jak chcecie, jak mają być idealnie ułożone, a potem wziąć lakier do peruk syntetycznych, wszystko polakierować i to się będzie świetnie trzymało. Do następnego mycia peruki oczywiście. Po umyciu znowu układamy włosy, znowu lakierujemy i mamy zawsze piękną i elegancką fryzurę. Prezentowane modele to peruki medyczne, modele medyczne do ciągłego noszenia. Należy ich oczywiście używać zgodnie z instrukcją do opakowania, a czepek od środka wygląda tak. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo elastyczny. Pasuje praktycznie na każdy obwód głowy. Tutaj ma jeszcze dodatkowo na rzepie z prawej i lewej strony regulację obwodu głowy na gumce, a jeżeli model jest tak zwaną rozmytą linią czoła, czyli tutaj z przodu wygląda to naturalnie, bardzo naturalnie, to tutaj zobaczcie, na dole z przodu jest siateczka. To jest właśnie ten front lace. Siateczka, na której ręcznie tkane są włosy, żeby to tak turbo naturalnie, fantastycznie wyglądało. Linki do wszystkich modeli, które Wam dzisiaj pokazywałam, znajdują się pod tym wideo. Jak kliknięcie w link, to możecie także przejrzeć, w jakich kolorach włosów sprzedawany jest dany model. A jak kupić u nas perukę? Po pierwsze przez internet, na naszej stronie internetowej www.wigello.pl. Możecie także do nas zadzwonić i wszystko z nami przez telefon załatwić, albo do nas przyjechać osobiście i peruki przymierzyć. Ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić telefonicznie, ponieważ nie jesteśmy klasycznym salonem. Jesteśmy sklepem internetowym, mamy fajne miejsce, wygodne do przymierzenia, ale każdą wizytę proszę, abyście zapowiedziały i z nami umówiły. Do zobaczenia.